Dzień dobry. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu, Jacek Porzucki, gość Człowiek.pl. Jesteśmy dzisiaj w Łączce, w autorskiej pracowni rzeźb i obrazów, a gościem naszym będzie pan Andrzej Klimowski. Zgadza się? Miło mi. Dzień dobry. Jesteśmy w tym pięknym miejscu. Jak to jest z tą rzeźbą? Co pan woli? Rzeźbić czy malować? Bo tego jest bardzo dużo i nie wiem, czy rozmawiam z rzeźbiarzem, malarzem, ale wiem, że też pan śpiewa, ale to zaraz. Musimy to układać wszystko. No, czyli jak przystało na górola, wiadomo, że górol to temperamentny taki pomazaniec, więc jedno drugiego nie wykluczą. To znaczy, to odchodzi się od malowania, oczywiście z powodów przede wszystkim ekonomicznych w dzisiejszych czasach. No, ale rzeźba to jest coś, co mogę robić od rana do wieczora. Swoją drogą, tak powiem, nieskromnie, że dłutek mam, a nie wiem, nie doliczy się prawie około 500, co jeden to inksze. Nie powiem, że jedno coraz bardziej zardzewiarsze od drugiego, ale czasem jak człowiek się zapomni, to jednym dłutkiem by poradziła i pół rzeźby czy całą zrobić. Czyli chcę powiedzieć, że czeka to wciąga.